Warszawa, 9 lipca 2017 roku. Organizatorzy i uczestnicy 26. pielgrzymki rodziny Radia Maryja na Jasną Górę. Ekscelencja księża arcybiskupi i biskupi. Czcigodny ojcze dyrektorze. Czcigodni ojcowie Paulini i redemptoryści. Wielebni kapłani, bracia i siostry zakonne. Droga rodzino Radia Maryja. Szanowni Państwo. Na ręce ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka przekazuję wyrazy szacunku dla całej rodziny Radia Maryja, przybyłej już po raz 26 z pielgrzymką na Jasną Górę. Gorąco wszystkich Państwa pozdrawiam, mając w pamięci nasze grudniowe, serdeczne spotkanie w Toruniu na obchodach jubileuszu 25-lecia Radia Maryja. Odwiedziłem wówczas także nowo konsekrowane sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II. Szczególne wrażenie wywarła na mnie kaplica pamięci, poświęcona Polakom ratującym Żydów podczas II wojny światowej. Wspominając tamte uroczystości, chcę jeszcze raz podziękować za pamięć o naszych bohaterskich rodakach, którzy w imię miłości bliźniego i solidarności międzyludzkiej przeciwstawili się niemieckiej zbrodniczej machinie z zagłady. Uważam, że z ich historii płynie zawsze aktualne i ogromnie ważne przesłanie. Jestem głęboko wdzięczny za to, że rodzina Radia Maryja niesie je nam, współczesnym Polakom. Bardzo się cieszę, że Państwa wspólnota rozwija się i coraz pełniej rozkwita, wciąż owocując licznymi nowymi dziełami. Audycje Radia Maryja, programy telewizji TVAM i publikacje naszego dziennika łączą rodaków w kraju i Polonię za granicą. Jestem przekonany, że Polacy potrzebują zjednoczenia wokół fundamentalnych wartości patriotycznych, etycznych, społecznych, religijnych. Zarazem też uważam, że we współczesnym świecie, zdominowanym przez szum informacyjny, w którym odbiorcom często trudno jest odróżnić prawdę od fałszu, odkrycie od plotki, sensacje od manipulacji, ogromnie ważną rolę mają do odegrania rzetelne, profesjonalne, wiarygodne środki masowego przekazu. Do wykonywania zawodu dziennikarza jako odpowiedzialnej służby publicznej formuje młodych ludzi Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej. Chcę dzisiaj z całego serca podziękować rodzinie Radia Maryja za wszystkie te wspaniałe dzieła. Dziękuję za to, że współtworzą Państwo właśnie taką wspólnotę i takie media, że na co dzień kierują się Państwo ewangelicznym wskazaniem, które jest również hasłem obecnej pielgrzymki. Idźcie i głoście. Wszystkim życzę, aby obecne spotkanie w domu naszej częstochowskiej matki przyniosło Państwu umocnienie i inspirację do kolejnych działań. Niech rodzina Radia Maryja nadal dobrze służy Kościołowi i Ojczyźnie. Szczęść Boże! Z wyrazami głębokiego szacunku i sympatii, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.
zdanie, podziękowanie, podsumowanie ojca dyrektora, potem także ojca prowincjała, potem jeszcze została nam pani premier Beata Szydło. Kochani, ja nie jestem ojcem rodziny Radia Maryja, najwyżej bratem. No, oni naprawdę, no tak, ale ojciec prowincjał tak ładnie mówił przedtem ksiądz arcybiskup, no wszyscy, że ja już, no, dlatego do pomocy proszę tutaj tych, którzy będą kapłanami, mam nadzieję, niedługo, czy złożą śluby wieczyste. Podejdźcie, chodźcie, pokażcie się. Śmiało, śmiało. Ale wiem, że jeszcze są z innych zakonów też. Widziałem takiego kleryka z franciszkanów. Miał lekką brodę. Nie wiem, czy przyzwyczaja się już do tych muzułmanów, czy... Ale na szczęście nam to nie grozi. A słuchajcie, jeżeli by tak dalej poszło i nie stał się ten cud, to byśmy już mieli, co? No, pamiętajmy. O, ale to jeszcze kleryk miał być też. I gdzieś, ale to nic, może za słab. Bo oni są słabi, ci klerycy. To... Ale jeszcze jeden był. Jeszcze jednego widziałem pięknie. Zobaczcie, nieładnie wyglądają. Pokażcie. Słuchajcie, zapytałem jednego, skąd jest. Włochy, czyli po prostu Italianie. Zimbabwe, Słowacja i Polska. No mówili jeden, że z Wrocławia, to znaczy Polska, no powiedziałem przecież, Wrocław jest polski, tak czy nie? No, chciał się izolować może, nie, kochani, a dlaczego ich chcemy pokazać? Bo chcemy was prosić o modlitwę, o powołania. I zaczynamy taką akcję przez nasze sanktuarium. Już Amerykanie to zrobili i ruszyły tam powołania bardzo, bardzo potężnie. A zaczął, mówiłem kiedyś w radiu, lotnik, dyrektor szkoły lotników w Ameryce. No ale można po prostu się przebić. Adoration for vocation. I o tym powiedzieli mi Niemcy. Żebym strzał. Oni też zaczęli, a my możemy, czy no nie? No właśnie, dlatego się obudziłem. A więc adoracja. Może znajdziesz 5 minut, może 10 minut, a może wytrzymasz 15 minut. Bo ja nie będę dał 2 razy policję z tego powodu. Raz na tydzień chociażby. Prosimy, dajcie nam znać. To jest tak, jak ci mówię, że osoba niepełnosprawna może bardziej słyszeć 10 razy niż kto inny. I zaczynamy się modlić, owszem, we swoich sprawach. No to też nie jest żadna choroba, tylko to jest po prostu normalne, a rozpukane przez nadwrażliwość. Charyzmatyczne. Nie taki styl życia sobie księdzem zostanie i będzie miał wygodnie akurat. Teraz ksiądz nie będzie miał wygodnie, teraz ksiądz ma coraz gorzej. Tak po ludzku mówiąc, dlatego mamy coraz mocniejszy. Ale no, kochani, tu no jeszcze, jeżeli pokazujemy tych zapach, to jeszcze chciałbym powiedzieć, że tu mamy różnych przyjaciół ze świata także. Owszem, ze Słowacji, ale dlatego, mamy dwóch współbraci, tylko dwóch tu przyjechało, a jest ich więcej. Że wszyscy są pachnący i moja siostra, czyli jej siostra też jest pachnąca. Ale to też przyjdzie, natomiast pokażcie, że sobie jest dobrze, że jesteście, ale tu. A możecie przyjść do kleryków? Jeden, ten ojciec Józef, ten najdalej, co stoi, jest szefem jakiegoś, nie wiem, instytutu jakiegoś teologicznego na katolickim uniwersytecie w Kocie i Bambie. Nie w Kocia Bambie, w Kocia Bambie. Także Marcysia, nie musi robić kół. Tak, celowo powiedziała i ten się chwyciło głowy. I pod tak, a jest Kocia jak Bamba. Ja go ojciec tam wytrzymuje. Bardzo dobrze. A drugi był w Boliwii, ale teraz jest w Stanach Zjednoczonych, ojciec Waldemar Wielątek i oni mają
srebrny jubileusz, także wy się spieszcie do kapłaństwa, bo oni już mają 25 lat. Potrzeba następców. Ja nie mówię, ile ja mam, ale ja mam dopiero 18. Bezdomny, jak śmierdzi. Życia. Tak się nie myje 2 lata. Tak, tak, tak. Jest oprócz tego proboszczem Matki Bożej. Częstochowskiej. Polacy wybudowali ten kościół na Sisu, może być pieszczono, skórzane, ale może śmierdzić z brudu. Polskim i angielskim. Zalany. Ale kochani, tu mamy więcej takich kapłanów. Z tego, co zauważyłem tylko, jest ksiądz Jacek Chrystusowiec z Calgary, z Kanady. Gdzieś jest. Jakby ksiądz podszedł, pokazał się, niech się ksiądz pokaże. Chrystusowiec, księże biskupie Stanisławie. Chrystusowiec, jak ksiądz biskup, właśnie Stanisław Stefanek. Bardzo życzliwi są ci chrystusowcy i służą Polonii na całym świecie. Ale jeszcze są dwaj kapłani wspaniali. Jeden Andrzej Glaba w Toronto. Jest, był kiedyś w Afryce, a teraz w Toronto i służy w języku włoskim i angielskim. I znowuż Polacy. I parafia Wszystkich Świętych. Księży Andrzeju, niech się ksiądz pokaże. Może ksiądz tu podejść bliżej? I następny ksiądz z Białegostoku pochodzi. Kiedyś był w Brazylii. Słuchajcie, gdyby opowiedział, jak go cudem Pan Jezus uratował, on miał umrzeć. Uratował go cudem tam w Brazylii i przeszedł do Kanady. Jest tuż przy Toronto, Brampton. Dobrze mówię, proszę księdza, w parafii portugalskiej. Po portugalsku mówię, a jeszcze po polsku nawet mówię. I po angielsku też. Zobaczcie, zdolni są ci ludzie? Różnymi językami mówią. Jest za co dziękować i modlimy się o powołania kapłańskie i zakonne wszędzie. Tak czy nie? Adoracja bez granic. A siostry zakonne tu są gdzieś, widziałem. Tam są. Jest taka jedna. Nie odpadawca, proszę, a siostra ma być? Czy to ja mam która, podać, tak, tak, jest tutaj. A siostra z Białorusi? A z Polski, z zakrystii tutaj na Jasnej Górze, najporządniejsze. Siostry. To są te osoby stron, te dwie. Pozdrawiamy tak. Wszystkie siostry. Są tu siostry Loretanki z Generalną. Słuchajcie, z Radiem Maryja, jak coś trzyma, to idzie w górę. Po prostu to są ci świadkowie, żeby... No i my dostajemy też górę. No, siostra z Chicago, która była kiedyś ekonomką generalną, ale była w Chicago, a teraz jest matką generalną. Siostra Aniceta, nie mylić Anicenta, tylko Aniceta. Ja wiem, że ciebie to nie interesuje, ale to ciebie interesowało. A teraz matka Aniceta, a matka Stefania jest teraz chwilowo w Chicago i wspiera nas. Kochani, tego by nie było wszystkiego w Polsce, nie byłoby takiej wolności, gdyby nie mądre wybory Polaków i trzeba Polaków dalej kształcić, uczyć. Ale było, ale to pismo, ciągu jest, a co? A w Syrii, a co jest? Zmanipulować się tymi mediami. Jeszcze rozstrzelają tam, nie to, żeby wózkal, tylko rozstrzelają. Zaczadzenie w głowach, jak mówi proszę już na tamten świat. Leszek, Sławo i Guć. Zaczadzeni. Żebyśmy nie byli zaczadzeni z mediami. Nie ma. Tego by nie było, ciała, kochani. I pozwólcie, że jeszcze raz podziękujemy wszystkim tu obecnym parlamentarzystom. I nie łamcie się, jak będą was wyzywać. Pani profesor, pani poseł Pawłowicz, ja sklerozę mam, Krystyna, tak. Pani Pawłowicz, Krystynie, nawet grób rodziców zbezcześcili. To już jest brzydko, to już jest brzydko. To już jest, słuchajcie, brzydko się bawią, brzydko. Kochani, jutro, bo też bardzo to było, to już nie brzydko, to było straszne. Smoleńsk, 10 kwietnia 2010 rok. Jutro pamiętajmy. Następna miesięcznica w Warszawie. Najpierw seminaryjny kościół o godzinie 7 rano i
o godzinie 19 archikatedra. Pamiętamy? I modlimy się za tych, którzy oddali życie. I modlimy się za tych, którzy przez swoje może zaniedbania, a może świadome działania do tego doprowadzili, o przemianę serc. Módlmy się za tych, którzy nas nawet nienawidzą. Wszyscy. I jeszcze raz dziękujemy. Dziękujemy, że jesteście Państwo z nami, a powiemy siostry i bracia, bo my jesteśmy z Chrystusem tutaj. A minister to sługa i dziękujemy za to, że służycie Polsce. Wam wszystkim. Bóg sam was. Panu... Panu Joachimowi Brudzińskiemu, wicemarszałkowi Sejmu RP. Panu ministrowi Mariuszowi Błaszczakowi dziękujemy za tą dobrą policję i porządek. Panu ministrowi Markowi Grubarczykowi, ministrowi gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Panu Antoniemu Macierewiczowi, poniewieranemu, jak nie wiem co, Polsce. Dziękujemy serdecznie. Panu profesorowi Janowi Szyszce, którego też poniewierają, jak nie wiem, może dlatego, że się zna na rzeczy i nie oddaje wszystkiego. Pan minister przyjechał nie tylko z małżonką, ale z leśnikami, myśliwymi i zarządem gospodarki wodnej w mundurach przyjechali. Chwała Panu. Panu ministrowi Krzysztofowi Jurgielowi dziękujemy. Siostra Łańcuchka z Białystok też. Dobrze, że... Oczywiście bardzo też poniewieranemu przez media, ale widać, że nie złomnemu, panu ministrowi Zbigniewowi Ziobro. Jeszcze raz. Alleluja i do przodu. No i nie wiem, czy nie zacznie się jakiś sport tu za chwilę, bo jest minister sportu Witold Pańka. Dziękujemy za to, że pan na młodzież zwraca też uwagę. Niezmordowana pani minister Beata Kempa. Albo jak tak się strzelają tam Hare Krishna za Mesiago się jedzie, też jak na kuczkach się pan wiceminister Maciej Małecki. Jest przeszło. I ona pan musiała się iść na krzesle. A równocześnie... Przede wszystkim taka gruba i ta kuczka jakby wyszła na wierzch, jakby tak usiadła. Geolog. Profesor Mariusz Orion Jędrysek. Też wspaniały pan wiceminister Bartosz Kownacki. Wiceminister Stanisław Szwed. I zobaczcie, Szwed na Jasnej Górze i to pokojowo. Dobrze, chwała Panu. Szwed? No tak się nazywa. A dziękujemy, że macie wszyscy humor, ministrowie też. To jest widać, że rodzina, prawda? A nie takie napuszone, nie wiadomo co, nie podejdziesz. Tak, zmieniło się w Polsce na dobre. Pan wiceminister Michał Wójcik, bardzo dziękujemy. I wszystkim po kolei, wszystkim. No i pan minister, profesor Janusz Kawecki z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Tymczasem nie jesteśmy przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji dyskryminowani. Pierwszy raz. Czyli się zmieni. No oczywiście nie powiedziałem dobrze, że ojciec Piotr podpowiedział, a ja tu mam napisane. Proszę. Oczywiście pan minister Adam Kwiatkowski od pana prezydenta. No i wszyscy, europosłowie, nasi posłowie, senatorowie, wszystkim dziękujemy, ale tak prywatnie mogę powiedzieć, słuchajcie, to co, będziemy świętować ten Dzień Święty, czy musimy iść do roboty, do tych sklepów? Pójdą do tych sklepów? No od was zależy, no jeszcze oczywiście nie bądźcie tacy nowocześni. Nie ma co, ani... Jak jechać, to dobrze. No, nie na jakimś tam... Tak, nie będę mówił. Skojarzenia. Tak, nie bądźmy tacy nowocześni, bądźmy normalni. Liczymy na to, tak czy nie? Żeby ludzie w sklepach nie musieli pracować w niedzielę. Tak czy nie? No tak czy nie?
Chcecie tego, czy nie? To znaczy, chcecie, żeby pracowali? To dobrze. Usłyszeliście państwo, to powiedzcie tam. Jak będą was tak nowocześni, mówią, że nowocześni, a to przecież grzech jest starodawny. Grzech jest starodawny, wcale nie nowoczesny. No to powiedzcie, co tu ludzie powiedzieli. I Polacy powiedzą jeszcze głośniej, tak czy nie? Bóg zapłać, oddajmy się Matce Bożej. Ach, kochani, tu mamy kleryków wspaniałych i tak dalej, ale ojcu prowincjałowi nie podziękowałem. Ojcze prowincjale, ojciec tyle mówił, to my ojcu też się odwdzięczymy. Tak. Co do emerytury, to wcale się nie będę opierał, jak będą płacić. Bo mamy na dobre cele. Jakiemuś studentowi stypendium damy. Także i to ta wcześniejsza lepiej. Ale nie z pracą. Kapłan nigdy nie ma emerytury, ojcze prowincjale. Tak czy nie? I tak u nas zgromadzenie. Od nas tak nami, żebyście wiedzieli. Tak nas pcha do pracy, że szkoda gadać. No. Ale zaraz. Ale dziękujemy ojcu prowincjałowi za wszystkich redemptorystów, których nam posyła. I mogę powiedzieć już teraz? Właśnie. A więc do sanktuarium już przyszedł ojciec Stanisław Janiga z południa Polski. Bardzo porządny człowiek, spod Tuchowa. Bardzo dziękujemy. To jest taki, prawda, taki kapłan męski, nie taki, taki fest. No i dziękujemy za ojca do Radia Maria, podobne do katolicyzmu, to jest zupełnie co innego, bo to tysiąc lat różnicy i nie tymi kanałami słowa. Ojcze dotychczasowy prefekt w seminarium, prowadzący seminarium, nasze wyższe ojciec Witold Hetnar. Dziękujemy i przy okazji pozdrawiamy rodziców. Nie tymi kanałami słowa. Nie jest przerażony. To natomiast tutaj na zachodzie to te nazwie Żydowsko Watykańskiej. Tutaj też mam całą tę statystykę, ile tu wymordowali tych papieży, jak oni się tam rozmęli. Ja mówię, że to w ogóle jakieś skandale. Ale wszystkim i oddajemy się Matce Bożej, a jeszcze jest ojciec ze Słowacji, tak? No to czemu się nie pokażesz, człowiek? To Słowak i on rozumie po polsku, dzięki Bogu. Ale tym z Kanady, proszę o oklaski szczególne, dobrze? Kochani, oni są tak życzliwi dla Polonii. Oczywiście są pielgrzymi z różnych stron, i z Niemiec, i ze Stanów Zjednoczonych, z Florydy, między innymi widziałem z Białorusi, z różnych stron, a słyszą nas na całym świecie. Za chwileczkę podziękujemy księżom biskupom, ale oddajmy się Matce Bożej. Maryjo, niepokalana zawsze dziewico, z wdzięcznością wspominając dzień, w którym oddałem się całkowicie do Twojej dyspozycji. Proszę Cię dzisiaj na nowo, posługuj się mną wedle Twojej woli. Uczyń ze mnie posłuszne narzędzie w Twoich dłoniach, o Matko Chrystusa i Matko Kościoła, dla ratowania dusz ludzkich w Ojczyźnie naszej i w całym świecie. Matko Najświętsza, spraw, bym codziennie, ponawiając całkowite oddanie się Tobie, stawał się coraz bardziej Twoją pomocą dla sprawy Chrystusa na ziemi. Amen. Mario, gwiazdo ewangelizacji, prowadź nas, prowadź Radio Maria i bądź Jego opiekunką. Amen. Oczywiście odpust zupełny możemy zyskać my tu obecni i przy odbiornikach radiowych i telewizyjnych, tylko pomodlić się jeszcze za Ojca Świętego. Łaska uświęcająca, Komunia Święta, a to już prywatnie. Jak potraficie, tak się pomodlimy. A teraz dziękujemy księżom biskupom i zaśpiewajmy księżom biskupom. Zaśpiewajmy. Życzymy, życzymy. Błogosławieństwa przez serce Maryi. Szczęściami błogosławieństwa przez serce Maryi. Przez serce Maryi.
nie dojechał z sanktuarium ojciec Władysław Bodziony. Za niego też dziękujemy. Ojcze prawicy. Ja to już była dawno pod parkiem Kadyszewskim. Także nie mylić. Dawno było, wszystko było i nie ma. Zapewniamy, że
Siła naszej modlitwy, bo tak ufamy, że ma taką siłę, wspierać Cię będzie codziennie. O tym Cię zapewniamy. Dziękujemy za Twoje słowa. Gdy ktoś już wchodzi na to święte wzgórze jasnogórskie, to na pewno nie jest przypadkowo. Jest pielgrzymem. A przecież dobrze wiemy, że pielgrzym nigdy nie myli drogi. W tym świecie, w którym tyle rozdroży, może i więcej niż dróg, pielgrzym zawsze jest na właściwej drodze. Ale dzisiaj to są szczególni pielgrzymi. Radio i telewizja, a przecież tyle ich mamy w naszej ojczyźnie, mówią do nas słowa, przekazują informacje, budują pewną świadomość. Ale chyba tylko, a może z całą pewnością tylko Radio Maryja buduje coś więcej. Udało się temu medium, Radio Maryja i Telewizji Trwam, zbudować wspólnotę. A cóż to jest wspólnota? Są to ludzie świadomi i zmotywowani. Świadomi, bo wierzą w Boga i chcą w tej wierze wzrastać. Zmotywowani do tego, aby tę wiarę pokazywać, aby nią się dzielić. Dlatego tu jesteśmy. Świadomi, że są Polakami, czy to w ojczyźnie, czy poza nią, a więc świadomi, dumni z historii. Może zaniepokojeni teraźniejszością, ale zmotywowani do tego, by na własną ojczyznę wpływać. Chcemy wpływać na losy i na przyszłość naszej ojczyzny, dlatego tu jesteśmy. Bardzo dziękuję wszystkim, całej wspólnocie rodziny Radia Maryja za dzisiejsze spotkanie i za te codzienne spotkania przy odbiornikach. Dziękuję księdzu arcybiskupowi Janowi Romeo za to, że dzisiaj, a może i wcześniej, choć o tym nie wiedzieliśmy, zapisał się do tej rodziny. Stosowny beret, bo chyba tak należy wspomnieć słowa księdza arcybiskupa, prześlemy, gdy jesień nadejdzie. Dziękujemy za słowo, modlitwę, za obecność. Przy tej okazji dziękujemy wszyscy, księże arcybiskupie, za Twoją służbę dla Kościoła. Jak zwykle dziękujemy księżom biskupom obecnym tutaj z nami, księżom biskupom, którzy spotykają się przy różnych okazjach. Bóg wam zapłać, księża biskupi. A te podziękowania kieruję na ręce księdza arcybiskupa Wacława, którego podziwiamy. Podziwiamy dlatego, że zawsze o 21 ma czas. Razem z nami na apelu jasnogórskim i błogosławi nam. I wiemy, że nawet wtedy, gdy gdzieś musi wyjechać, to o 21 też błogosławi. Czyli ten zwyczaj, o którym arcybiskup Jan wspomniał, jest podtrzymywany. Bóg zapłać za błogosławieństwo. Są z nami przedstawiciele władz, czy to władz państwowych, czy lokalnych. Przedstawiciele Sejmu, Senatu, dziękujemy za Waszą obecność, za troskę o wspólne dobro, za służbę Polsce i za tę prawdę, którą mówicie, a za którą czasem słyszycie niełatwe słowa. Bóg wam zapłać.
Bardzo dziękujemy za słowo pana prezydenta odczytane i pani premier mógł zapłacić. Bardzo... Bardzo dziękujemy ojcom i braciom Paulinom na ręce ojca przeora. Pamiętamy też ojcu generale, ojcu Arnoldzie. Dziękujemy, że możemy tu się zawsze czuć jak w domu. To jest oczywiście zasługa Matki Bożej, ale to jest też zasługa Paulinów. Bóg wam zapłaci. Są tutaj z nami kapłani, drodzy bracia kapłani. Serdecznie Bóg zapłać, że jesteście. Dziękujemy tym, którzy przyjechali z pielgrzymami, ze swoimi parafianami, ale też dziękujemy tym, którzy są indywidualnie tutaj z nami. Jest pośród nas rzecznik Konferencji Episkopatu Polski. Księże Pawle, dziękujemy, że zawsze jesteś z nami. Bóg zapłać. Kochane siostry zakonne, osoby konsekrowane, dziękujemy wam, że jesteście. Jesteście zawsze obecne w modlitwie razem z nami. Dziękujemy nade wszystko za radosne świadectwo waszej wiary i służby Bogu. Dziękuję pracownikom Radia Maryja, Telewizji Trwam, Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, naszego dziennika. Bóg wam zapłać, drodzy profesorowie, wykładowcy, dziennikarze, redaktorzy, zwyczajni, zwykli pracownicy. Dziękuję wam za to, że nie wstydzicie się wiary i chcecie o niej świadczyć. Dziękuję wreszcie rodzinie Radia Maryja za ofiarność, modlitwę, współudział w tworzeniu tych jakże pięknych dzieł. Wszystkim, którzy tu są obecni i tym, którzy są obecni z nami duchem, a więc osobom chorym, starszym, cierpiącym, rodakom pozostającym poza Polską. Bardzo serdecznie dziękuję orkiestrze imienia profesora Moryto i zespołowi Lumen. Pięknie wyglądacie. No i też pięknie śpiewacie, Bóg zapłać. Dziękuję służbom porządkowym i policji. Ojcze dyrektorze. Ojcze dyrektorze, tyle podziękowań ojciec słyszy, jakoś to musi znieść, to i moje zniesie. Ja dziękuję za to, że ojciec dyrektor nie straszy. Niektórzy tak sądzą, ale ja uważam, że ojciec nie straszy i tu się wszyscy ze mną, no wszyscy, kto nie wie, to usłyszy. Nie straszy, bo nic nie mówi o emeryturze. Dopiero jakby zaczął mówić. Więc zostańmy na razie w tym stylu ojca dyrektora. Dziękuję serdecznie wszystkim ojcom. Ojciec Grzegorz do mnie się uśmiecha, jak zwykle, tutaj z lewej strony. Ojcowie drodzy, bardzo wam jako wasz współbrat dziękuję za to, że nie tylko umiecie pięknie mówić, ale umiecie też słuchać i rozumieć sprawy ludzkie. Za to wam z całego serca dziękuję. Maryjo Jasnogórska, niech nas Syn Twój do Ciebie nawróci dzisiaj, niech nas nawraca codziennie, abyśmy umieli służyć Kościołowi i Polsce. Tobie się polecamy.
Księże arcybiskupie Wacławie, arcybiskupie miejsca, czcigodny ojcze dyrektorze, ojcowie Paulini na czele z ojcem przeorem, dostojni goście i uczestnicy 26. pielgrzymki rodziny Radia Maryja, szanowni państwo, niewiele jest miejsc tak symbolicznie związanych z losami naszego narodu i tak nam bliskich, jak sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze. Od stuleci do jasnogórskiej Pani pielgrzymowali wierni, by błagać o łaski. Przedstawiali jej swoje prośby, żale i pragnienia. Wiedzieli, że mają w niej oparcie. Dzisiaj przed jej obliczem stają uczestnicy 26. pielgrzymki rodziny Radia Maryja. Wszystkim zebranym przesyłam serdeczne pozdrowienia i zapewniam o mojej pamięci. Tegoroczna peregrynacja odbywa się pod hasłem Idźcie i głoście. Oddaje ono szczególny charakter rodziny Radia Maryja. Waszą siłą jest zjednoczenie wokół wspólnych wartości, troska o dobro ojczyzny i zachowanie polskiego dziedzictwa opartego na chrześcijańskich fundamentach. Przede wszystkim wyróżnia Was nieustanna działalność ewangelizacyjna w lokalnych środowiskach. To chwalebna, ale i odpowiedzialna misja. Przejawia się bowiem poprzez okazywanie miłosierdzia i otwarcia serca na drugiego człowieka. Poprzez bycie wzorem postawy moralnej i inspirującym przykładem dla innych. Poprzez bycie dobrym człowiekiem. Pielgrzymujecie tutaj do ojców Paulinów w roku obchodów 300-lecia koronacji cudownego obrazu Matki Bożej. Wydarzenie sprzed wielu wieków było manifestacją wiary i patriotyzmu. Jestem przekonana, że takie będzie też wasze spotkanie. Nie byłoby tej i innych pielgrzymek rodziny Radia Maryja, gdyby nie wasz przewodnik, ojciec Tadeusz Rydzyk. Jego posługa, jego dzieło zasługuje na wyrazy szacunku i wdzięczności. Dziękuję pątnikom, a także wszystkim, którzy wnieśli wkład w organizację tego i innych cennych wydarzeń służących promowaniu wartości bliskich Polakom. Życzę, by doświadczenia pielgrzymki i wstawiennictwo Matki Bożej przyniosło jej uczestnikom nowe siły, by mierzyć się z codziennymi wyzwaniami i budować dobrą przyszłość dla naszego kraju. Łącząc wyrazy osobistego szacunku, podpisała pani premier Beata Szydło. Ojczyste i święte.
będzie pochwalony Jezus Chrystus. My chcemy Boga, Panno Święta. Tak wołają pielgrzymi jasnogórscy, rodzina Radia Maryja, kiedy staje na tym świętym dla nas wszystkich miejscu. Przed cudownym obrazem Panny Świętej, co jasnej broni Częstochowy, wyznajemy naszą wiarę. Dajemy świadectwo, że chcemy Jego obecności w naszym życiu, we wszystkich wymiarach naszej codzienności. Patrząc na Matkę Bożą, chcemy iść i głosić, być sługami Bożej obecności, stawać się sługami Boga, trwać przy Nim, jak Maryja. Bardzo serdecznie witam wszystkich zgromadzonych na dzisiejszej pielgrzymce. Ogromną, rozmodloną rodzinę Radia Maryja. Witam wszystkich zgromadzonych na 26. już pielgrzymce do Sanktuarium Narodu, jak nazwał Jasną Górę święty Jan Paweł II. Witam wszystkich biskupów, kapłanów, osoby życia konsekrowanego na czele z Jego Ekscelencją księdzem arcybiskupem Janem Romeo Pawłowskim ze Stolicy Apostolskiej, który jest delegatem do spraw nuncjatur w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej. Bardzo serdecznie witamy Ekscelencję. Witam księdza arcybiskupa Wacława Depo, metropolitę częstochowskiego, gospodarza naszej archidiecezji. Witam księdza biskupa Ignacego Deca, ordynariusza diecezji świdnickiej oraz księdza biskupa Edwarda Janiaka, ordynariusza diecezji kaliskiej. Witam księży biskupów pomocniczych, księdza biskupa Adama Bałabucha ze Świdnicy, księdza biskupa Tadeusza Bronakowskiego z Łomży, ojca biskupa Łukasza Buzuna z Kalisza. Witam księży biskupów, księdza biskupa Stanisława Napierałę z diecezji kaliskiej, księdza biskupa Teofila Wilskiego, również z diecezji kaliskiej, księdza biskupa Edwarda Frankowskiego z Sandomierza. Księdza biskupa Stanisława Stefanka z Łomży, księdza biskupa Ryszarda Karpińskiego z Lublina. Oraz z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej księdza biskupa Stefana Regmunta oraz księdza biskupa Pawła Sochę. Bardzo gorąco pragnę powitać ojców redemptorystów. Z ojcem prowincjałem Januszem Sokiem, ojcem dyrektorem Tadeuszem Rydzykiem, wszystkimi ojcami i pracownikami Radia Maryja, Telewizji Trwam, witam ojca rektora Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Bardzo serdecznie pragnę pozdrowić przedstawicieli naszego życia społeczno-politycznego, naszych parlamentarzystów wraz z panem wicemarszałkiem Joachimem Brudzińskim. Bardzo serdecznie witam przedstawiciela prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, pana ministra Adama Kwiatkowskiego. Witam przedstawicieli rządu Rzeczpospolitej Polskiej z panią Beatą Kempą, szefową Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Witam obecnych wśród nas ministrów, pana Mariusza Błaszczaka, ministra spraw wewnętrznych i administracji,
pana ministra Marka Grubarczyka, ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, pana Antoniego Macierewicza, ministra obrony narodowej, pana profesora Jana Szyszko, ministra środowiska wraz z małżonką. Witam pana ministra Krzysztofa Jurgiela, ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Witam pana ministra Zbigniewa Ziobro, ministra sprawiedliwości. Bardzo serdecznie pragnę powitać pana Witolda Bańkę, ministra sportu. Witam serdecznie pana Macieja Małeckiego, sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz panów wiceministrów.